Dzień dobry, bardzo mi miło, że Państwo wszyscy tutaj przyszliście posłuchać o radykalizmie islamskim. Tak w skrócie mogę powiedzieć. I może zacznę od przedstawienia naszych gości. Począwszy od tego może jak usiedli po mojej lewej stronie siedzi Claude Guibal, francuska dziennikarka, która spędziła kilkanaście lat na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, ale również jeżdżąc po innych krajach regionu. Teraz dosłownie, właściwie przed chwilą wyszła jej książka Islamistan. Książka na razie jest tylko po francusku, ale ponieważ okazała się wielkim hitem, więc najprawdopodobniej będzie tłumaczona również na inne języki. Claude Guibal od dawna interesuje się fenomenem radykalizacji islamskiej. Rozmawiała, odbyła wiele rozmów z ludźmi, podróży na ten temat, także myślę, że na pewno podzieli się z Państwem częścią przynajmniej tych historii. Na lewo od Claude siedzi Ali Yildiz, który jest prawnikiem, mieszka w Berlinie i jest członkiem zarządu niemieckiego Forum Muzułmanów. Jest w ogóle od dawna też działaczem społecznym, osobą, która od wielu, wielu lat zajmuje się kwestiami integracji społeczności muzułmańskiej, w szczególności w Niemczech, ale w Europie w ogóle. Natomiast ostatnia, najdalej ode mnie, siedzi profesor Agata Nalborczyk, która jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Orientalistyki w Katedrze Islamu Europejskiego. Zajmuje się głównie islamem w Europie i muzułmanami w Europie. Może proponuję, żebyśmy zaczęli, a ja z kolei nazywam się Ludwika Włodek i jestem dziennikarką, też pracuję naukowo, zajmuję się głównie kwestiami związanymi z nacjonalizmem, modernizacją, głównie w Azji Środkowej, ale też w ogóle w całym świecie poradzieckim, a również muzułmańskim. Także jakoś te moje zainteresowania też o kwestie radykalizacji islamskiej zahaczają. Także no może pierwsze pytanie, w ogóle zastanówmy się, co to takiego jest radykalizm islamski, bo często się mówi, no nie wiem, to się tak już tożsamia kobieta z zasłoniętą twarzą, mężczyzna z brodą, znaczy radykał. Tak naprawdę, co to jest według Państwa radykalizm islamski i jak odróżnić radykalizm islamski od po prostu zwykłej pobożności? Whoever wants to answer, I encourage all of you. Me? Shall I answer first? No. Tak, czy ja mam odpowiadać pierwszy? Tak, proszę. A. Female first. No, chyba niedobrze, to może panią oddam najpierw głos. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie na tę dyskusję. Czym jest radykalizacja islamska, bo to jest ten termin, to jest ogromny problem i zastanawiałam się na początku, co to jest islamizm. Dla nas w Europie zwykle mówimy o islamizmie, kiedy mamy na myśli coś związanego z czymś bardzo konserwatywnym, z konserwatywną wizją islamu, czyli praktykami religijnymi albo politycznym, upolitycznionym islamem. Islam oczywiście nie jest monolitem. Bardzo często mówimy o salafitach czy o braciach muzułmańskich i wszystkich z nich nazywamy islamistami. Chociaż salafici i bracia muzułmańscy się nawzajem nienawidzą i chociaż kraje arabskie są ojczyzną ruchu salafitów, Arabia Saudyjska jest również pierwszym wrogiem braci muzułmańskich, bractwa muzułmańskiego i również
zastępca innej partii politycznej w Tunezji jest również nazywany islamistą. Może ja powinnam wyjaśnić. Ponieważ słowo islamista generalnie jest taką kalką z angielskiego i tak naprawdę w Polsce właściwie mamy kłopot, bo mówimy o fundamentalizmie islamskim, a islamiści w Polsce to są po prostu badacze islamu i to też często powoduje takie, no, pewien sposób niezrozumienia, który trochę się gubi w tłumaczeniu. Sorry to interrupt you. Okej. Bardzo trudno jest, dziękuję za to wyjaśnienie, bardzo trudno jest powiedzieć, co tak naprawdę doprowadza do radykalizacji. Można nosić czador, czy można nosić niqab. I nie być zradykalizowaną osobą, jeżeli nie rozumiemy islamu jako ścieżki prowadzącej do przemocy. Kiedy mówimy o islamistach czy islamskim fundamentalizmie, kiedy mówimy o bractwie muzułmańskim, jest to ruch polityczny, który powstał w Egipcie pod koniec lat 20. w kontekście jeszcze kolonializmu i który opowiadał się za tym, żeby muzułmanie rządzili w społeczeństwie. I w tamtym czasie było to skierowane przeciwko Brytyjczykom, którzy panowali wtedy w Egipcie. Jeżeli porównamy to z salafitami, salafici są czymś zupełnie innym. Nie wiem, czy państwo wiedzą dokładnie, kto to są salafici. Widzimy, że oni chodzą w krótkich spodenkach, takich ponad kostkę, mają brody, ich żony zawsze w pełni mają zakryte twarze i tak dalej. I salaf to jest towarzysz proroka, więc salafici chcą prowadzić takie życie, jakie prowadzili życie ludzie w czasach proroka. One nie mają problemu na przykład z nowoczesnymi technologiami, z telefonem komórkowym, jeżeli tylko te technologie nie przeszkadzają im. Ja oczywiście proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale odrzucają coś innego, a mianowicie to, co zaprzecza tradycji, to, co wprowadza nowoczesność do doktryny islamskiej z tamtych czasów. Salafici nie wierzą w demokrację, dlatego że demokracja oznacza, że prawo ludzi, prawo kraju jest powyżej prawa boskiego. Natomiast oni uważają, że to prawo boskie jest tym, którego należy się słuchać. I dlatego oddzielili się od społeczeństwa, jeżeli mieszkają w takich społeczeństwach jak u państwa czy u mnie w kraju, we Francji, to wtedy się oddzielają. I chodzi o to, że salafici nie wtrącają się do polityki. Ktoś tu zapytał, czy to zawsze ma związek z polityką. Islamiści czy salafici są zawsze wykorzystywani przez polityków w świecie arabskim, przez autorytarne reżimy w tych krajach. Są instrumentami, instrumentalizowani są. Prezydent Nasser również próbował wykorzystać bractwo muzułmańskie po swoim dojściu do władzy. Po nim przyszedł prezydent Sadat, który był pamiętany jako ten, który podpisał traktat pokojowy z Izraelem. I kolejna osoba była opozycjonistą ze strony lewej strony spektrum politycznego i prezydent Sadat w 1971 roku wprowadził szariat jako prawo muzułmańskie, jako inspirację dla konstytucji.
po temu prezydent Mubarak się pojawił. Pamiętam, że prezydenta Sadata zabito. Byli to fundamentaliści muzułmańscy. Po nim nastąpił Mubarak, który również wykorzystywał bractwo muzułmańskie. W tym czasie właśnie mieszkałam w Egipcie i wszyscy dziennikarze opisywali bractwo muzułmańskie jako ruch zakazany, ale tolerowany. Zakazany, ale tolerowany, to znaczy, że bractwo muzułmańskie było wszędzie, ponieważ państwo pozwalało im na obecność, na przykład na zajmowanie się ubogimi i oni zajmowali się edukacją czy tymi obszarami działalności państwa, o których państwo nie dawało sobie rady, działalnością dobroczynną i prawie wszystko, co robił rząd, mogli oni również robić. Była to pewnego rodzaju umowa. Byli oni takimi, powiedzmy, strachami na wróble poniekąd. Jeżeli jest się dyktatorem i ktoś się do nas zwraca, powiedzmy, sojusznicy zagraniczni mówią o przestrzeganiu demokracji, to wtedy można powiedzieć, tylko islamistów mam pod ręką. Tego mechanizmu, w jaki sposób dyktatury w regionie w pewnym sensie oficjalnie, nawet nie uznając radykalistów, doprowadziły do tego, że oni się wzmocnili. Powiemy o tych wszystkich czynnikach, ale ciekawi mnie, chciałabym dwójki pozostałych naszych gości zapytać, bo Klot skoncentrowała się na opowiedzeniu w pewnym sensie, jak te ruchy różne polityczne bądź nie do końca polityczne muzułmańskie wyglądają w Egipcie i w ogóle w krajach arabskich. Natomiast co zdaniem państwa? Co to jest radykalizm islamski w Europie? I jakby czym się różni radykalizm właśnie od po prostu pobożności muzułmańskiej, nie wiem, bigoterii nawet? I w którym momencie dwie rzeczy, polityka i islam, i druga rzecz, przemoc jako narzędzie osiągnięcia celów? If I understand the question correctly, jeżeli dobrze rozumiem pytanie, to chce się pani skupić na tym, co to są ci radykalni islamiści i kim są islamiści w ogóle, tak? W kontekście europejskim, tak, tak. Mój punkt widzenia jest to taki, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kwestie psychologiczne. Islamiści i ich poglądy, ich tożsamość muzułmańska jest to, jak to powiedzieć, tożsamość to jest ta jedyna rzecz, przez którą oni spoglądają na świat. Ja jestem muzułmaninem i przez te okulary oglądam świat, oceniam społeczeństwo, oceniam rzeczywistość, sprawdzam system. Tylko poprzez pryzmat swojej tożsamości muzułmańskiej jest to coś. Tożsamość muzułmańska to jest jedyna tożsamość, która się liczy. I oczywiście cenią dzięki temu innych muzułmanów i albo ich oceniają, czy to są dobrzy, czy źli muzułmanie. I starają się nawet nakładać ekskomunikę, że tak powiem, na innych muzułmanów i na przykład mówić, że ktoś inny nie jest prawdziwym muzułmaninem. Czyli mamy tych dobrych i złych muzułmanów jako taki radykalny podział. To znaczy, że nikt o sobie nie powie, że jest islamistą albo że jest radykalnym muzułmaninem. Raczej po prostu się mówi, że ja jestem prawdziwym muzułmaninem. Ja jestem prawdziwym muzułmaninem, a ci pozostali są nie do końca muzułmanami albo nie takimi muzułmanami, jakimi być powinni. Chyba nie zrozumiałam pytania. Tak, tak, dokładnie pani Claude napisała to dokładnie w swojej książce. Czyli ludzie nie mówią, ja jestem islamistą, czy jestem radykałem. Mówią, ja jestem prawdziwym muzułmaninem. Czyli w ten sposób, w jaki ja wyznaję i praktykuję islam, jest prawdziwą, właściwą drogą.
A na czym polegało pytanie? Nie, ja po prostu przerwałam i... Domyślam się, że większość z Państwa nie zna tej książki, a ona jest też trochę pretekstem naszego spotkania, dlatego chciałam to doprecyzować. A co teraz? Jakie było pytanie? Mogę oczywiście powiedzieć, no tak, to, że zgadzam się, że w ten sposób powinniśmy patrzeć na ludzi, czyli na takich zwykłych muzułmanów. Jaką tożsamość mają. Ta ich tożsamość jest głównie kształtowana przez Bractwo Muzułmańskie, przez różne organizacje, które są związane z Bractwem Muzułmańskim i w ten sposób przekształcają się w islamistów. Nic w tym dziwnego. A gdzie właśnie... W którym momencie się zaczyna kwestia zaangażowania w politykę i w pewnym sensie tego islam jako jedyne rozwiązanie. Islam, poprzez islam możemy rozwiązać wszystkie problemy, bo pan mówił o tożsamości, że w pewnym sensie bycie muzułmaninem jest taką najważniejszą cechą, że wszystko się postrzega przez pryzmat właśnie tego, że nie jest się, nie wiem, na pierwszym miejscu, nie wiem, Syryjczykiem, Niemcem, mężczyzną, ojcem, nie wiem, pracownikiem przemysłu tam, nie wiem, odzieżowego, tylko po pierwsze jest się muzułmaninem. Ale jak to się ma do takiej politycznego szukania wszystkich rozwiązań w islamie? Czy to też jest jednoznaczne? Czy na przykład jest grupa ludzi, która mimo, że traktuje tę swoją muzułmańską tożsamość jako najważniejszą, a jednak nie powiedzielibyśmy o nich, że to są radykałowie islamscy? Po pierwsze... Jest bardzo silny ruch muzułmański, ale nie jest on reprezentowany przez tak zwane normalne organizacje muzułmańskie, które są bardzo silnie reprezentowane w społeczeństwie i w debacie politycznej. Zwykle mają jakiś plan polityczny, chcą zmienić społeczeństwo. Są też ludzie, którzy akceptują struktury naszego współczesnego społeczeństwa. Są muzułmanie, którzy akceptują swoją tożsamość muzułmańską, ale wiedzą, że nie jest ona ważniejsza niż prawo obowiązujące w danym państwie. I to właśnie o to chodzi. Są to muzułmanie, którzy są po prostu aktywni w debacie politycznej, ponieważ chcą zmienić struktury społeczne w ten, a nie w inny sposób, który to sposób byłby zgodny z nauczaniem islamu. Chcą zmienić życie ludzi, chcą, żeby ich dzieci nie chodziły na przykład na lekcje pływania na basenie i tak dalej. Więc to jest ten moment, kiedy zaczyna się polityzacja, upolitycznienie, kiedy mówimy o tym, jak wychowujemy dzieci w naszym otwartym społeczeństwie i na przykład w szkole dzieci nie mogą chodzić na basen, na zajęcia WF-u czy jeździć na wycieczki. To już zaczyna się moim zdaniem tutaj upolitycznienie islamu. Dzień dobry Państwu. Ja się odwołam do, myślę, najwybitniejszego polskiego znawcy islamu, profesora Janusza Daneckiego, który w ten sposób definiuje może fundamentalizm muzułmański, to co nazywamy islamizmem. I on mówi, że są tego takie pewne poziomy, że są fundamentaliści, można by ich nazywać kwietystami. To znaczy, to są tacy, którzy prowadzą życie, jak im się wydaje, tak jak tu była mowa, zgodne z tym, jak żyło się w czasach proroka w VII wieku. Według nich to jest najdoskonalszy system organizacji społecznej, wtedy było najlepiej i oni po prostu starają się zbliżyć do tego ideału. Ale oni sobie, to są kwietyści, oni sobie tak żyją, rzeczywiście jak wychowują swoje dzieci w ten sposób, jak tutaj była mowa przed chwilą, rzeczywiście to wyklucza te dzieci z życia społecznego.
Ale zdarza się również, że te dzieci, kiedy osiągają wiek dojrzały, po prostu buntują się przeciwko rodzicom. Tak jak też znamy na przykład absolwentów szkół katolickich, którzy potem albo są ateistami, a na przykład angażowali się też w PZPR, prawda? Bo zdarza się tak, że za dużo pewnej, nie chcę powiedzieć indoktrynacji takiej religijnej, powoduje, że wahadło przechodzi w drugą stronę. Ale oni żyją sobie w swoim świecie. Natomiast są jeszcze, jak profesor Danecki mówi, są jeszcze tacy, którzy są integrystami, to znaczy oni by chcieli, żeby wszyscy żyli w ten sam sposób, co oni. No i rzeczywiście jest coś takiego, że wśród fundamentalistów jest taka tendencja do tego, żeby ujednolicić społeczeństwo. No ale są tacy, którzy robią to tak przez taką misję, właśnie przez pokazanie swojego życia, zapraszanie na spotkania, ale są tacy właśnie, którzy chcieliby to zrobić w jakiś sposób, nie wiem, przez jakieś organizacje. I tutaj zaczyna się właśnie to niebezpieczeństwo wkraczania w politykę, prawda? Że to spróbujemy metodami politycznymi narzucić. Ale to jeszcze jest, nie jest radykalne, aczkolwiek to już jest kolejny krok. I potem są terroryści, można powiedzieć tak, już tacy radykałowie, którzy chcieliby swoją wizję narzucić siłą innym. Nie metody polityczne, tylko już chcieliby narzucić siłą. I taki właśnie podział profesora Danieckiego, ja myślę, tutaj nam wiele rzeczy porządkuje, mimo że, jak była też mowa wcześniej, my mamy taką tendencję, żeby widzieć te ruchy jako jedność, tak? Że salafi to są to samo, co bracia muzułmanie, a przecież jak patrzyliśmy na wybory w Egipcie, to bracia muzułmanie mieli również kandydatki na posłów, które potem posłankami do parlamentu zostały i one się pokazywały na przykład na zdjęciach normalnie, a salafi jak mieli kandydatki na posłów, to nie było ich zdjęć, bo na przykład kwiatek był, prawda? Nie pokazywano ich twarzy. Tak? I te dwa ruchy wcale ze sobą tak nie współpracowały, tylko wręcz przeciwnie, właśnie nawet wśród, można powiedzieć, tego co my widzimy, że mają podobne może cele, żeby islam był narzędziem politycznym, między sobą się nie zgadzają. Co jednak łączy tych różnych fundamentalistów, bo to my wciąż mówimy tutaj o sunnitach, ale to łączy też właśnie to, co czy braci muzułmanów, czy salafi, czy już takie ruchy jak Al-Kaida, czy na przykład to tak zwane państwo islamskie, to jest nastawienie antyszyickie. To jest też taka cecha, która jest im wspólna, to znaczy bardzo duża niechęć do ludzi, którzy są muzułmanami, ale ten swój islam postrzegają i wyznają go inaczej. No i to nastawienie antyszyickie może się oczywiście objawiać w bardzo różny sposób, ale niestety też dociera do Europy. W Belgii był zamach na meczet szyicki, zginął imam, także te podziały niestety trafiają też do Europy. Także tu jest właśnie tak myślę, że to jest, nie każdy, myślę, salafi, nie każdy fundamentalista jest zagrożeniem, bo jak sobie oczywiście ktoś tam żyje, no to jest może to krzywda dla jego dzieci, no ale rodzice mają wolność w wychowywaniu swoich dzieci i miejmy nadzieję, że te dzieci dostrzegą, że jednak życie w mainstreamowym społeczeństwie, tak jak żyje większość, jest znacznie fajniejsze może niż właśnie takie wyłączenie. I jeszcze jest ważna rzecz w Europie, która, no ja naprawdę nie jestem badaczką ani salafizmu, ani fundamentalizmu, natomiast mam przyjaciół, którzy się tym zajmują, na przykład jest profesor Ulrika Martensson, która się tym zajmuje w Skandynawii i właśnie ona stosuje takie, nawet Baumana, teorię nowego plemienia po prostu, że to są bardzo często młodzi ludzie, którzy nawet albo są urodzonymi muzułmanami, albo są konwertytami i przechodzą właśnie na islam salaficki, to im daje od razu przynależność do grupy. Ludzie, którzy są zagubieni w społeczeństwie współczesnym, zyskują jasne odpowiedzi, jak należy żyć, jak należy się ubrać. Zyskują od razu też wygląd zewnętrzny, bo broda, prawda, ten sposób ubioru. Możemy się dziwić, że niektóre panie właśnie zakładają pełną zasłonę, ale to im daje taką właśnie, zaspokaja potrzebę przynależności właśnie do tego nowego plemienia. To jest wyróżnik. Nie jesteśmy już sami. Grupa nie opuszcza, grupa pomaga, żyje się w grupie. My wiemy, że samotność w społeczeństwach zachodnich, prawda, jest też bardzo znacząca, znaczącym elementem, który powoduje właśnie takie poczucie wyobcowania, samotności, braku celu w życiu. A ten salafizm właśnie daje im też w życiu cel.
No właśnie, płynnie przeszliśmy do drugiego zagadnienia, które chciałam poruszyć, czyli co sprawia, że ludzie się właśnie, nawet sama do tej pory mam problem, czy mówić radykalizują, czy no sięgają do tego islamu takiego bardziej no fundamentalistycznego w pewnym sensie, no bo chociażby same te stroje, akurat szczególnie w przypadku mężczyzn, one po prostu naśladują trochę stroje, jak sobie ludzie wyobrażają, że były właśnie w VII wieku. Tutaj też jest ta kwestia, że właśnie ruchy są w dwie strony, że z jednej strony mamy bardzo pobożnych, tradycjonalistycznych rodziców i dzieci, które w pewnym sensie, nie wiem, negują to, a z drugiej strony mamy rodziców absolutnie akceptujących i świeckie państwo, i świecki sposób życia, a dzieci, które poszukując swojej tożsamości, swoich korzeni, no decydują się na właśnie inny sposób manifestowania swojej muzułmańskiej tożsamości. Ja bym chciała tutaj poprosić Państwa wszystkich może o... Chodzi mi o takie właśnie jakby konkretne też przypadki. Jeżeli byście mogli ze swoich doświadczeń opowiedzieć o takim procesie radykalizacji, ale właśnie nie generalnie, tylko na podstawie jakichś takich historii ludzi, których znacie, z którymi mieliście doświadczenia, żebyśmy zeszli trochę z tego meta poziomu, a po prostu poznali jakieś takie praktyczne historie. Jeśli chodzi o konkretne przykłady, to oczywiście będzie zależało od tego, o kim będziemy chcieli mówić. To, co mogę Wam opowiedzieć, bo będzie to dla nas łatwe do zrozumienia, jesteśmy wszyscy Europejczykami, pochodzimy z krajów europejskich, albo głównie z krajów europejskich. Ja jestem z Francji, z południa Francji. W Egipcie natomiast w 2005 roku, po wojnie w Iraku, po roku 2003, zauważyłam bardzo wiele zagranicznych islamistów przyjeżdżających do Egiptu. I to było bardzo dziwne, bo idąc do supermarketu, można było zobaczyć bardzo dużo ludzi, którzy wyglądali tak jak Afgańczycy, mówili z bardzo silnym akcentem. I Egipcjanie patrzyli na nich z takim niepokojem, zastanawiali się, kim oni są. I ci ludzie przyjeżdżali do Egiptu ze specjalną misją, z czymś takim, co Żydzi nazywają Elia, czyli powrót do korzeni, w których mogą żyć zgodnie ze swoją wiarą. Chciałam spotkać się z jedną z takich osób i przeczytałam o dziewczynie, która niedawno przyjechała do Egiptu i spotkałam się z nią. To było bardzo dziwne doświadczenie. Ta dziewczyna nosiła na twarzy zakrycie i sprawiało to naprawdę dziwne wrażenie, bo siedziała w centrum handlowym w Kairze i popijała kawę w jednej z kawiarni z zakrytą twarzą i ze mną rozmawiała. I w pewnym momencie zorientowałam się, że jesteśmy w tym samym wieku. Ona nazywała się Christel, ale zwracałam się do niej, mówiąc Kunia, to jest takie imię używane przez kobiety, które chcą zwracać uwagę na to, że są muzułmankami. I innym sposobem zwracania się do niej to było Ahmed, czyli matka Ahmeda. A więc ta kobieta była w tym samym wieku, w jakim ja byłam i w końcu podczas naszej rozmowy powiedziała, że jest z Montpellier. A ja na to powiedziałam, ojejku, ale ja też jestem z Montpellier. Ona spytała, naprawdę, ile masz lat? Okazało się, że mamy tyle samo lat. Zastanawiałyśmy się, gdzie chodziłyśmy do szkoły, czy to jest ta sama szkoła. Okazało się, że mamy wspólnych przyjaciół, że wychodziłyśmy wieczorem do tych samych klubów. Robiłyśmy te same rzeczy, siedziałyśmy w tych samych kawiarniach, a teraz spotkałyśmy się w kawiarence w Kairze, ja jako dziennikarka, a ona jako rozmówczyni w nakryciu twarzy. A girl like me decided to embrace
I zastanawiałam się, jak to możliwe, że kobieta, która ma takie samo pochodzenie jak ja, zdecydowała się na radykalizm. I ta dziewczyna wyjaśniła mi, że kiedy miała 16-17 lat, czyli była jeszcze nastolatką, poszukiwała czegoś transcendentalnego, poszukiwała jakiegoś znaczenia w swoim życiu. Ponieważ żyjemy wszyscy w świecie, w którym postęp nie jest gwarancją dobrej przyszłości. Technologia i inne czynniki wiąże się z różnymi problemami, z większą liczbą problemów niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. I ta kobieta poszukiwała odpowiedzi na swoje pytania. Spotkała kiedyś młodego muzułmanina, który dał jej ulotki poświęcone islamowi, różnym zagadnieniom związanym z islamem. I ta dziewczyna, która urodziła się jako chrześcijanka, ale nie była zbyt pobożna, zaczęła znajdować odpowiedzi na nurtujące ją pytania właśnie w islamie. Okazało się, że islam oferuje jej odpowiedź na praktycznie każde pytanie. Ponadto ta dziewczyna powiedziała mi, że kiedy umieramy, jesteśmy odpowiedzialni za nasze grzechy i za nasze dobre uczynki. Więc według niej ma większy sens myślenie w ten sposób, niż myślenie, że poświęcił się za swoje grzechy, podobnie jak Jezus. Według niej islam oferuje bardziej odpowiednie odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Potem spytałam, dlaczego decydujesz się chować przed społeczeństwem, nosząc hijab czy inną formę nakrycia twarzy czy burkę? I ta kobieta powiedziała mi, że to jest dla niej sposób, żeby być dobrze słyszalną. To jest dla niej dobry sposób na to, żeby nie być postrzeganą jako obiekt pożądania, tylko aby jej głos był słyszalny. I spytała mnie, dlaczego uważasz, że ta moja burka to jest taki symbol poddania? My, kobiety w Europie, musimy podlegamy różnego rodzaju kanonom, kanonowi tego, żeby być szczupłym, kanonowi tego, żeby być zdrowym i tak dalej, i tak dalej. To jest prawdziwe poddanie, z jakim musimy się mierzyć. Za każdym razem, kiedy chcemy kupić jogurt, musimy patrzeć na szczupłe aktorki, które go reklamują. I to jest prawdziwy rodzaj poddania, z jakim muszą mierzyć się kobiety w Europie, a nie ta burka na twarzy. To wszystko znajduje logiczne uzasadnienie w argumentacji tej dziewczyny. I właśnie w ten sposób, małymi kroczkami, ta kobieta zdecydowała się opuścić Francję, zamieszkać w kraju muzułmańskim, ponieważ poszukiwała tożsamości. I ta tożsamość nie pochodziła z wiary, ale raczej z kopiowania kodeksu plemienia, do którego chciała należeć. To dawało jej poczucie tożsamości, poczucie braterstwa, poczucie wspólnoty. I wszystko to wiązało się z naśladowaniem tożsamości kulturowej, którą poznała w świecie arabskim. Nauczyła się, jak ubiera się kobieta w tym świecie, jak wypowiada się kobieta w tym świecie. I to było dla niej ważniejsze niż sama wiara. Tam tak naprawdę nie chodziło o wiarę. I wiesz, co się z nią dalej stało? Tak, jestem z nią w kontakcie. Ta kobieta opuściła Egipt, wyjechała z Egiptu do Anglii. Napisała mi pewnego dnia mail i była na mnie wściekła, ponieważ zwracałam się do niej Maomi. I napisała, że nie powinnam w ten sposób się do niej zwracać. Skupiała się na tego typu kwestiach, na szczegółach, na tym, jak mówimy o Mahomecie, a nie na najważniejszych rzeczach.
No właśnie, czy zna Pan na przykład przypadki, bo Pan też jest w pewnym sensie reprezentantem tego drugiego europejskiego pokolenia. Pana rodzice urodzili się w Turcji, przyjechali do Niemiec, Pan już jest urodzony w Niemczech, wychowany w Niemczech, ale no często się mówi, że takim właśnie bardzo specyficznym, różnie, bo czasami mówi się, że to jest drugie pokolenie właśnie kluczowe, a czasami nawet teraz już mówimy o fenomenie trzeciego pokolenia. Pierwsze zaakceptowało całą europejskość, drugie zagubione, a trzecie wraca do korzeni. Jak to wygląda z Pana doświadczeń i czy też zna Pan jakieś takie historie, które w pewnym sensie mogą być typowe dla pewnych procesów? Okay. Z mojej perspektywy Claude naszkicowała nam przypadek, w którym mieliśmy do czynienia z nawróceniem. Z mojej perspektywy pierwsze pokolenie przyjechało do Europy ze względu na to, że potrzebowało pracy. Chciało popracować w Europie przez kilka lat i wrócić do swoich krajów pochodzenia. I ci ludzie przyjechali w momencie, kiedy nawet Turcja była świecka, kiedy nie można było nosić zakrycia twarzy w szkołach. Pierwsze pokolenie migrantów to było pokolenie, które nie było szczególnie religijne i to było pokolenie, które akceptowało społeczeństwo. To było coś zupełnie innego. Nie mieli oni dużego wpływu na społeczeństwo jako takie, kiedy przyjechali do Europy, ponieważ byli tylko siłą roboczą i niczym więcej. Ale to, czego oni nauczyli swoje dzieci, czyli to drugie pokolenie, to było to, że musimy troszczyć się o swoje tradycje, że mamy do czynienia z systemem patriarchalnym i że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Oni nauczyli nas konserwatyzmu. Nie można było podważać autorytetu władz. Nie można było mieć swojego własnego zdania i myśleć w sposób krytyczny. W tej kulturze mocno patriarchalistycznej, to drugie pokolenie dorastało. I ci ludzie uczyli się, że to, co kolektywne, jest warte więcej niż to, co indywidualne, jednostkowe. I my w Niemczech, czy ogólnie w Europie, nauczyliśmy się jednej rzeczy. Godność ludzka jest nienaruszalna, a po drugie, zawsze możemy wybrać sposób swojego życia. I prawa człowieka nie są w żaden sposób naruszalne, dopóki nie krzywdzimy innej osoby. Byliśmy postrzegani jako członkowie pewnego plemienia. I w tym kontekście drugie pokolenie wyniosło z domu pewne aspekty religijne. I w ten sposób przechodzę do kolejnej kwestii, którą chciałbym poruszać. Do kogo ci ludzie mieli się zwracać? Dokąd mieli chodzić? Do meczetów. Ale do kogo należą meczety? Meczety są ideologicznie powiązane z Arabią Saudyjską, z Turcją i tak dalej. Na przykład w Niemczech przynajmniej 90%, a może nawet więcej meczetów ma ścisłe powiązania z zagranicznymi rządami. A teraz przyjrzyjmy się chociażby Turcji. Jaki mamy rząd w Turcji? I jakie informacje ten rząd przekazuje? Jakie informacje komunikuje społeczeństwu, narzuca na społeczeństwo? Są to informacje głęboko antyzachodnie, skierowane przeciwko zachodniemu społeczeństwu. Ludzie dorastają, czują się w Niemczech jak obcokrajowcy, wykształcają w sobie bardzo silną tożsamość islamską.
They feel discriminated. Czują się dyskryminowani w sposób strukturalny w społeczeństwie, w którym żyją. Natomiast inne mniejszości, takie Kurdowie, Armeńczycy i tak dalej, którąkolwiek grupę migrantów byśmy wybrali, dopóki tylko nie są muzułmaninami, nie mówią, że czują się aż tak dyskryminowani jako zbiorowość. I to właśnie z tego poczucia dyskryminacji, z tego poczucia, że zawsze im mówiono, że są dyskryminowani, narodziła się wściekłość wobec społeczeństwa. I stąd narodziły się ruchy chociażby salafistów. I wydaje mi się, że to właśnie w ten sposób powstaje taki sposób myślenia oparty na dżihadzie. I w mojej perspektywie musimy odłączyć te meczety od rządów, które są wybitnie antyzachodnie. Czyli pochodzącym z Syrii badaczem fundamentalizmu islamskiego mieszkającym w Niemczech. I on dokładnie na to zwraca uwagę, że w pewnym sensie państwa europejskie przez tę swoją taką strzeżenie świeckości i oddzielenia się od religii w pewnym sensie oddały pole edukacji religijnej właśnie fundamentalistom związanym z czymś pozaeuropejskim. Tutaj właśnie chciałam też Agatę Nalboczyk o to zapytać, bo jako osoba, która zajmowała się kwestiami edukacyjnymi, na pewno ma wiele do powiedzenia na ten temat. Tak, ale jeszcze zanim do tego dojdę, chciałam powiedzieć o takim przypadku, który opowiedział mi profesor Jørgen Nielsen, który napisał taką pierwszą książkę w ogóle o muzułmanach w Europie, Muslims in Western Europe w 1992, zapoczątkował badania nad islamem w Europie. On opowiedział historię swojej studentki, która była muzułmanką, on wykładał w Birmingham. Normalna dziewczyna była muzułmanką, ubierała się skromnie, nie nosiła hijabu i pewnego dnia przyszła w niqabie na zajęcie. No i po prostu to był dla niego szok i pyta się dlaczego. A ona mówi tak, my tak się staramy integrować, tak tu się przykładamy, chcemy tak żyć jak Brytyjczycy, a wy nas tak traktujecie. I on się pyta, o co chodzi. Otóż ona miała młodszego brata i ten młodszy brat pojechał na wakacje do Pakistanu. I jak to w Pakistanie, broń ma prawie każdy, więc on się sfotografował z kałachem swojego wujka. No i to zdjęcie pokazywał oczywiście kolegom na podwórku z dumą, no bo jest taki wiek, prawda, że chłopcy lubią pokazywać, znaczy lubią broń w ogóle i tak dalej, więc on się pokazywał, że proszę, że to miałem ten kałacha w ręku, kałasznikowa. No i zobaczył to nauczyciel z okna. I zobaczył to zdjęcie z okna i nie wezwał rodziców na rozmowę, żeby wyjaśnić sprawę, tylko zawiadomił policję. I policja o 5 rano weszła z wywaleniem drzwi do domu tej rodziny, szukając oczywiście tej broni, tak? Gdzie ten chłopak miał dostęp do tej broni, bo to na pewno jest jakaś radykalna rodzina. Więc to też jest, z jednej strony są te czynniki, o których my mówimy, takie wewnątrz tej społeczności, jak właśnie to takie poczucie wykluczenia, poczucie dyskryminacji, ale z drugiej strony też taka nadgorliwość społeczeństw europejskich w szukaniu tych radykałów czasami może spowodować właśnie coś wręcz przeciwnego. I teraz wracając do tej edukacji, otóż rzeczywiście jest tak, że społeczeństwa, tak jak tutaj pan Ali mówił, to są społeczeństwa imigranckie, które były sprowadzane do Europy w większości do pracy. To nie były osoby, które miały wysokie wykształcenie, które były przygotowane do przekazywania wiedzy religijnej swoim dzieciom. I rzeczywiście tak, jak tutaj też pan już mówił, rodzice przekazywali dzieciom wiedzę religijną, która pochodziła z ich rodzinnych wiosek, z tego, czego nauczyli się w rodzinnym, wioskowym meczecie, co tam usłyszeli. Nie była to wiedza, która odpowiada dzieciom kształconym w szkołach europejskich. Opowiadał mi też właśnie jeden muzułmanin w Birmingham, że na przykład nauczyciele, którzy są sprowadzani przez społeczności, uczą w meczetach, a on akurat był pochodzenia pakistańskiego, więc miał nauczyciela z Pakistanu, oni na przykład nie pozwalają w ogóle zadać pytań. Czyli on po prostu przekazuje taką wiedzę, ten imam, którą on nabył tam w Pakistanie, bo rzeczywiście to zostało oddane całkowicie w ręce tej pierwszej generacji, która nie zna innego islamu, innego przekazu, innej edukacji, po prostu i sprowadza tych nauczycieli czy imamów na swoim poziomie.
No i tak, ta wiedza po prostu jest odpowiednia może dla dzieci pakistańskich w wiosce, ale to nie jest odpowiednia wiedza dla dzieci, które żyją w nowoczesnym społeczeństwie brytyjskim. Nie pozwala się im zadawać pytań. Nauczyciele próbowali stosować, nie wiem, kary cielesne nawet wobec tych dzieci, tam bić linijką po rękach i tak dalej. W związku z tym też zachodzi taka sytuacja, że oni jednak chcą się dowiedzieć czegoś o islamie, o swojej religii, tego co ich szukają własnej tożsamości, znalezienia własnej godności w tej tożsamości i niestety trafiają na bardzo nowocześnie przygotowane materiały na temat religii. To są filmiki, to są gry komputerowe nawet. To jest wszystko w internecie, jak się poszuka, ale to są przygotowane przez grupy radykalne, które w ten sposób rekrutują nowych radykałów. I te dzieci, które są zrażone do tej edukacji swojej, prawda, na tym właśnie takim poziomie niskim albo właśnie nieodpowiadającym temu, co jest w Europie, po prostu znajdują świetną edukację i się akulturują w tym radykalizmie, który jest tam oferowany bardzo nowoczesnymi metodami, która odpowiada współczesnej młodzieży. Opowiadał mi też pewien pan, który pracuje w meczecie, w jednym z meczetów, bo w Birmingham tam akurat dłużej byłam, że po prostu nawet jak jest modlitwa i oni wiedzą, kiedy dzieci mają zajęcia, na przykład po modlitwie, że dzieci mają zajęcia w sobotę, oni po prostu potrafią stać na schodach meczetu i oddawać płytki DVD tym dzieciom. Więc on mówi po prostu, że zatrudniają firmę ochroniarską, która po prostu wyrzuca tych z tymi płytkami, żeby nie znajdowali się na terenie meczetu, bo po prostu to jest niebezpieczne. Czyli właśnie ten brak edukacji sprawia, że te dzieci, odpowiedniej edukacji, sprawia, że te dzieci szukają gdzieś i szukają zazwyczaj, no to też musimy pamiętać, że ci, którzy poszukują radykałów, którzy będą potem gotowi gdzieś pójść walczyć, oni mają pieniądze, w związku z tym stać ich nawet na pozycjonowanie stron w Google, tak, że jeżeli ktoś wrzuca tam, nie wiem, coś islam i tak dalej, to może trafić właśnie bardzo szybko na stronę, która jest właśnie przygotowana przez radykałów, to jest bardzo psychologicznie dobrze przygotowane i po prostu odpowiada to współczesnej młodzieży. I chciałam jeszcze tylko powiedzieć o takiej sytuacji właśnie tutaj, co pan mówił właśnie, że te meczety, one są, to jest też społeczność biedna, która bardzo często nie ma pieniędzy na to, żeby właśnie zbudować meczet, utrzymać imama. W związku z tym przysyłani są imamowie na przykład przez Dianet z Turcji, przez Ministerstwo Religii i jest taki imam, pochodzi z zewnątrz, tak, z Turcji. On nie zna warunków, bardzo często nie mówi lokalnym językiem i znowu on też nie odpowiada, jego ta edukacja, którą on przekazuje, nie odpowiada temu, co ta młodzież chciałaby usłyszeć, aczkolwiek właśnie badania na temat radykalizacji prowadzone w Austrii przez profesora Rüdigera Lölkera wykazały, że dzieci, które pochodzą z rodzin, gdzie rodzice są wierzącymi, praktykującymi muzułmanami i oni zabierają swoje dzieci ze sobą na modlitwę i starają się im przekazać wiedzę, nie tylko oddać je w ręce czyjeś, ale tak jakby właśnie przez swoje życie religijne te dzieci pokazać, nie mówię o salafitach, tylko takich normalnych muzułmanach, te dzieci rzadziej ulegają radykalizacji, bo one mają akulturację w tym wariancie religii, który jest właśnie pokojowy, społecznie dobrze nastawiony i oni nie czują potrzeby szukania gdzieś jakiejś odpowiedzi na swoje pytania, które je drążą. Jest jeszcze jedna sytuacja teraz, która właśnie w związku z islamskim państwem się pojawiła. To jest rekrutacja młodych kobiet. Do tej pory ruchy, powiedzmy takie, które zajmowały się przemocą w imię islamu, traktowały kobiety jako siłę ewentualnie pomocniczą. Natomiast islamskie państwo nie tylko stworzyło Al-Hansa, taką brygadę złożoną z kobiet, ale teraz właśnie mają taki dżihad ślubny. To znaczy wyszukują w sieci młode kobiety i to nawet nazywane jest w badaniach często uwiedzeniem po prostu. Oni wyszukują je też pod tym kątem, że one miały na przykład pielęgniarkami albo miały przygotowanie jako lekarki i żeby się przydały, prawda, tam na miejscu i po prostu w tych kobietach jakaś rozwija się taka potrzeba związania się z silnym mężczyzną, który umie walczyć, otoczy je opieką, one pojadą, przeżyją przygodę. No i słyszymy o takich właśnie młodych dziewczynach z Europy, które po prostu w ten sposób uwiedzione, przekonane są o tym, że nie muszą prosić rodziców o zgodę. Co wiecie państwo, jakby w islamie, jeżeli dziewczyna
takim tradycyjnym, musi pytać rodziców o zgodę na wiele rzeczy, a już na pewno, żeby wyjechać za granicę bez zgody rodziców, to w ogóle z tradycyjnym islamem jakby nie ma wiele wspólnego, więc tutaj jest jakby nawet takie właśnie przewracanie trochę różnych zasad i te dziewczyny jadą, tam wychodzą za kogoś za mąż i uważają to za, nie wiem, za jakieś swoje spełnienie, tak? To jest jeszcze jakiś przykład taki, w jaki sposób radykalizacja może następować. Chciałbym nawiązać do jednej rzeczy, o której panie powiedziały, o meczetach i władzy z innych krajów, na przykład imamowie. DITAB to jest tureckie stowarzyszenie religijne w Niemczech i tam imamowie są powoływani na 5 lat i oni pochodzą bezpośrednio z Turcji. To jest właśnie nawiązanie do tego, co pani mówiła. Z drugiej strony ruch salafitów ma silniejszy wpływ. Oni mówią językiem europejskich wiadomości, ponieważ najczęściej mówią po niemiecku, co na przykład w Niemczech mamy 900 meczetów i czasami mówi się o liczbie 700 meczetów, czasami się zawyża tę liczbę, ale ci imamowie tylko nauczają po turecku. A to oznacza, że mamy tutaj dom modlitwy, gdzie na przykład arabski muzułmanin nie może pójść, ponieważ nie rozumie języka tureckiego. Więc dla drugiego pokolenia tej społeczności migrantów, którzy już nie mówią dobrze po turecku ani po arabsku, to dokąd oni mogą pójść? Pójdą do imamów mówiących po niemiecku. I bardzo często to są salafici właśnie, ci niemieckojęzyczni imamowie. Trochę w czasie, bo do tej pory tak mówimy, że w pewnym sensie dzielimy to społeczność muzułmańską w Europie od krajów muzułmańskich pozaeuropejskich. A w sumie chciałabym, żebyśmy się wspólnie zastanowili, bo oczywiście z jednej strony mamy radykalizację nie wszystkich, części muzułmanów w Europie. To też zresztą jest bardzo, no, badania pokazują, że tak naprawdę wbrew temu, co na przykład większość polskich mediów twierdzi, to wcale nie jest tak, że się więcej radykalizuje niż ześwietcza, bo tak naprawdę to jest odwrotnie w pewnym sensie. Ale z drugiej strony mamy też taki powrót do muzułmańskich korzeni w krajach muzułmańskich. Wielokrotnie się słyszy historie, nie wiem, z Magrebu, z Algierii, z Tunezji, jak ludzie opowiadają, że ci sami ludzie, którzy kiedyś byli ateistami, nie wiem, chodzili pić piwo po pracy, dzisiaj ściśle przestrzegają Ramadanu, ich żony chodzą w hidżabie co najmniej, a często w ogóle w pełnej zasłonie. I ja się zastanawiam, no, gdzie był ten taki kamień, początek radykalizacji i czy można go szukać właśnie w tym niepowodzeniu dekolonizacji w tym sensie, że te państwa nie stworzyły żadnej nowej nadziei dla tych ludzi. Czy na przykład takim impulsem była wojna w Afganistanie i cała idea światowego dżihadu? Czy, no, gdzie szukać tych takich punktów, tych takich początków kuli śniegowej? Myślę, że bardzo trudno jest powiedzieć, kiedy to się zaczęło. I oczywiście dekolonizacja ma tutaj rolę, którą odegrała. Być może rozpoczęło się to od upadku Imperium Otomańskiego, ponieważ ten moment otworzył drzwi dla wielu zjawisk. I drugi
drugim punktem zwrotnym może rok 1979 rok to jest inwazja na Afganistan, która doprowadziła do wojny z mujahedinami, do wzrostu Al-Kaidy i Bin Ladena. Później mamy jeszcze atak na Mekkę. Tam była grupa islamistyczna, polityczna, która chciała obalić monarchię Saudów. Nie pamiętam, ile to było, ale chyba wzięli setki osób na zakładników, bo tam setki osób zginęło. Z trudem przypominamy tę historię, ale był to zamach na monarchię saudyjską, która z kolei wzięła odwet i zaczęła rozprzestrzeniać swoje wpływy w świecie muzułmańskim, między innymi poprzez salafizm. Mamy również rewolucję w Iranie i również triumf szyitów i rewolucji islamskiej. Wszystko to jest niezwykle istotne. Warto to rozumieć. Można dodać również wojny izraelsko-arabskie i również wojnę w Zatoce w 1991 roku, gdzie było bardzo wielu żołnierzy, również kobiet, którzy byli ubrani po europejsku. To było ogromnym szokiem dla lokalnej społeczności, lokalnej ludności, kiedy okazało się, że jeden kraj muzułmański atakuje inny we współpracy z koalicją zachodnią. Jeżeli chodzi o Egipt, ataki 91 roku były bardzo ważne. W tym czasie byłam w Egipcie i pamiętam bardzo wielu znajomych, bardzo zwesternizowanych, którzy nigdy nie nosili zakrycia twarzy i tak dalej. I nagle po tym, co się stało, po tych atakach z 11 września i później muzułmanie zaczęli być traktowani jako terroryści, tak jak tutaj zostało wspomniane. Gdziekolwiek oni podróżowali, na przykład do USA i tak dalej, ci ludzie byli kiedyś, cieszyli się szacunkiem, a teraz byli traktowani jako terroryści. Przekraczali granice, byli sprawdzani wielokrotnie, nie tylko paszport był sprawdzany. Ktoś nawet mógł być kiedyś chrześcijaninem, ale skoro miał arabskie nazwisko, to już był podejrzany. Bardzo często wielu kaznodziejów wtedy mówiło, cały naród islamski, cała ludność islamska jest atakowana. Dlatego, że może zgrzeszyliśmy albo jesteśmy niezbyt dobrzy jako społeczność. Popatrzcie, na całym świecie muzułmanie są w ten sposób traktowani. I to stworzyło grunt dla fundamentalistów, którzy coraz większe wpływy w społeczeństwie zdobywali. I to robi właśnie dzisiaj państwo muzułmańskie. I co obserwujemy? Ponieważ państwo muzułmańskie twierdzi, jeżeli państwo oglądają ich filmy, pamiętam 3 dni po atakach w Paryżu, ISIS opublikowało materiał wideo skierowane do muzułmanów we Francji. I przekaz był taki, hej, wy muzułmanie we Francji, dołączcie do nas, chyba nie zostaniecie z tamtym społeczeństwem, przecież w ogóle do niego nie należycie, popatrzcie, jak was traktują. I możecie ich kopiować, ale nigdy nie staniecie się ich częścią. Więc albo możecie próbować zostać z nim, albo dołączyć do swoich braci w kalifacie. Bo będąc muzułmanami zawsze będziecie ścigani, podejrzani ze względu na waszą religię. I jedyny wybór, jaki macie, to jest wybór taki dwustronny, czy binarny. Albo jesteśmy muzułmanami, albo nie, ale musimy dokonać tego wyboru. Wszystkie te wydarzenia tak naprawdę przyczyniły się do tego, że społeczność muzułmańska stanęła przed tym binarnym wyborem. Musiała się opowiedzieć, musiała pokazać, że są dobrymi muzułmanami. Wcześniej mówiliśmy o metafizyce i tak dalej.
we społeczności muzułmańskiej. I oczywiście państwo są bardziej kompetentni, żeby o tym mówić, ale mimo wszystko to życie po życiu jest bardzo ważne i tak jak mówimy, jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie po życiu i zdobywamy dobre punkty za każde czyny, które podejmujemy, ale czasami nie wiemy, czy nasze czyny są dobre, czy nie. Zawsze się znajdujemy, zawsze kwestionujemy nasze czyny. Nie wiemy, czy dobrze postępujemy, czy nie. Więc inni mówią, za pomocą swoich uczynków musisz pokazać, że jesteś dobrym muzułmaninem. Musisz pokazać dostatecznie, mocno. Więc zawsze wszyscy mamy wątpliwości co do własnej tożsamości i tak dalej, a islam daje odpowiedzi na te wszystkie pytania. Tak, chcę właśnie nawiązać znowu do tego, o czym była mowa, czyli do władzy. Ja kompletnie, całkowicie się zgadzam z panią, czyli upadek Imperium Otomańskiego jest jednym tutaj z kluczowych elementów, ponieważ kalifat został zniesiony. Tak, tak, to jest to słowo. Zniesiony został. I o to właśnie chodzi, kiedy salafici i wahabici jako ruchy miały łatwą sytuację, ponieważ nie mają tutaj, nie ma już tutaj władzy, która pozostała i która może powiedzieć, to jest prawdziwy islam, a to nie. Więc musimy wrócić 100 lat, cofnąć się w historii. 1924 rok. Później nastąpiły pewne wydarzenia. Mogę tylko dodać, że w 1931 roku w Arabii Saudyjskiej powstał uniwersytet, na którym rozpoczęto edukację imamów i wysyłanie ich na cały świat. Jest to kolejny punkt w tej drogi, na który należy spojrzeć. Rozsyłano tych imamów po całym świecie, aby byli misjonarzami na misję. A później, i całkowicie się zgadzam, że Afganistan i wszystko to, co się stało po wojnie w Afganistanie, wszyscy mujahedini i dżihadyści udali się do świata arabskiego, wrócili tam i znowu rozpoczęli swoją misję w tamtych społeczeństwach. Więc możemy dojść do punktu pod tytułem Syria. I mój punkt widzenia jest następujący. To, co tak naprawdę przyciąga ludzi, to to, że jest takie państwo, które ma strukturę wyglądającą jak struktury państwowe, ma pewną etykietę, ponieważ określa samo siebie mianem kalifatu, jest to powstanie kalifatu i to bardzo przyciąga ludzi. I my jako społeczeństwa zachodnie zrobiły błąd, moim zdaniem, a mianowicie taki, że mówimy o organizacjach terrorystycznych jako o elementach strategii geopolitycznej. A mujahedini to w ten sposób, czy na przykład Nusra, i mogą ewentualnie obalić reżim Syrii, reżim Asada, ponieważ reżim ten jest ściśle związany z Rosją i z Iranem. Wszystkie te rzeczy pokazują, że my słabo wybieraliśmy sobie partnerów czy sojuszników lokalnych na miejscu. Zawsze pomagaliśmy, no może nie zawsze, ale dosyć często, pomagaliśmy tym ludziom i wzmacnialiśmy ich. I oni eliminowali wszystkich innych i to, z czym zostaliśmy na koniec, to jest wróg, który jest znacznie silniejszy niż ten, który był wcześniej. To właśnie to zdanie, które chciałam podkreślić.
Wiele osób nie zdaje się z tego sprawy, że Osama Bin Laden był wyszkolony przez Stany Zjednoczone właśnie do walki w Afganistanie i to było jakby ten moment, w którym on nabył pewnych umiejętności, które potem wykorzystał w inny sposób. Ja chciałam jeszcze wrócić tutaj właśnie do tego użycia politycznego islamu jako narzędzia walki. Ja akurat dość długo mieszkałam w Syrii i mogę powiedzieć o tym, jak Syria się zmieniała z państwa, które w końcu budowało socjalizm, było w miarę świeckie. Jak ja studiowałam na przykład, to już mi mówiono, że u nas siedziały dwie rzędy hijabis, czy tych pań w hijabach, to siedziały z przodu, na tych studentek w hijabach siedziały z przodu, a mówiono, że jeszcze tak z 5-6 lat temu to w ogóle nie było dziewcząt w chustkach, które by siedziały na wykładach. I nagle po prostu potem przyjechałam za jakiś czas i znowu tych już było więcej rzędów, tak? Czyli widać po prostu, jak społeczeństwo używa symboli religijnych, bo to było ewidentnie, o to chodziło, do pokazania, że jesteśmy przeciwko reżimowi. Bo to było tak, to był świecki reżim. Oczywiście to z jednej strony oczywiście ta rządząca rodzina przynależała do alewitów, ale to chodzi o to tak naprawdę, no, że oficjalnie to budowano socjalizm. Tak? W związku z tym, jeżeli się człowiek pokazywał jako religijny, to znaczyło po prostu, że jest się przeciwko rządowi. I powoli następowała taki rozwój, że zakładano tę chustę po to, żeby pokazać, że się jest przeciwko reżimowi. I powoli panie, które chodziły w chustkach, wychowały swoje córki, które też już chodzą w chustkach. Tak? Że to nie było takie po prostu niewinne założenie tej, czy też pokazywanie swojej przynależności religijnej. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa, chciałam też zwrócić uwagę na książkę tutaj pani rodaka, Gisurmana. On napisał taką książkę Dzieci Rifa'y i to jest naprawdę, książka jest po polsku i jest warta przeczytania tego, bo ona pokazuje, jak właśnie, tutaj mówiliśmy o dekolonizacji, jak społeczeństwa, państwa arabskie wychodziły z kolonizacji, próbowały przemieniać swoje systemy polityczne, jak pod wpływem różnych ideologii zachodnich, tutaj traktujemy socjalizm eksportowany przez Związek Radziecki również jako ideologię zachodnią, po prostu nie udawało im się to przereformowanie społeczności. Jak w wyniku właśnie tych różnych ideologii z Zachodu, wartościowe jednostki, które były w tym społeczeństwie, to głównie chodziło o to, dlaczego nie udało się rozwinąć klasy średniej, społeczeństwa obywatelskiego, dlatego że te jednostki, które były wartościowe i miały jakiś taki kapitał intelektualno-polityczny, że mogły stanowić opozycję do dyktatur, które się rozwinęły, po prostu albo były zmuszane do emigracji, albo zamykane w więzieniach, albo zamilkły, tak? Bo to za duże były po prostu represje wobec tych osób. W związku z tym te społeczności po prostu mówimy, że tam nie ma, rzeczywiście nie ma demokracji, bo rzeczywiście jest tak, że wiele z nich po prostu, tak jak prezydent Hafez al-Assad, on został wybrany w wyborach powszechnych, ale potem zadbał o to, żeby był wybierany kolejne razy. I ja pamiętam, jak ja byłam na kolejnych wyborach, to po prostu na przykład mojego akademika wszyscy musieli wymaszerować czwórkami, sprawdzano listę i wszyscy musieli pójść na wybory i głosowanie odbywało się w sposób jawny. W związku z tym nie dziwnego, że było tam 99,6 na przykład procent osób głosujących na niego, bo każdy bał się po prostu zagłosować inaczej. W związku z tym wracam tutaj do tej opozycji, że pokazywanie się, że jest osobą się religijną, było takim bezpiecznym instrumentem wyrażenia tego, że jest się w opozycji. Bo to było bezpieczne. Za to nie można było kogoś, nie wiem, właśnie skazać czy i tak dalej. No i jeszcze musimy pamiętać o jednej rzeczy. My się tutaj, jak już mówimy o tym, co się dzieje, to musimy powiedzieć o ataku na Irak. Bo ja myślę, że amerykański atak na Irak z uzasadnieniem, jak się okazało, naciąganym, że tam jest broń chemiczna, która oczywiście nie było. Dla mnie absurdalne było oskarżenie Saddama Husajna, że on wspierałby Al-Kaidę, on znowu budował reżim świecki i jakieś fundamentalistyczne, religijne ruchy terrorystyczne, to w ogóle jakby to nie była ta, to nie było to, w co on by się angażował. W związku z tym Amerykanie zaatakowali Irak, ale nie mieli pomysłu, co dalej. Po prostu ten państwo się rozsypało, przeprowadzono debasyfikację, czyli wszystkich tych, którzy byli zaangażowani w działalność partii Al-Baath, usunięto ze stanowisk, ale to dotyczyło policjantów, wojska, urzędników, wszystkich po prostu, bez wyjątku. I nagle się okazało, że nie mamy wyszkolonej policji, nie mamy wojska, nie mamy urzędników, po prostu państwo się rozsypało. A ci, którzy pełnili ważne funkcje
także właśnie jako policjanci czy jako żołnierze, mieli, pamiętajmy, oni mieli dobry trening, żołnierze na przykład, bo była 8-letnia wojna iracko-irańska i oni byli świetnie przeszkoleni do działania z bronią. A jest taka świetna książka Anthony'ego Shadida, Irak w przededniu amerykańskiej inwazji, to tam widać właśnie, jak po prostu wszędzie była broń. I teraz ci byli iraccy żołnierze, którzy służyli pod Saddamem Husseinem, oni zasilili szeregi tak zwanego ISIS, bo oni znaleźli tutaj dla siebie pole działania. Także to też jest interesujące, że ci, którzy służyli świeckiemu reżimowi, w wyniku pozbawienia ich nawet środków do życia, po prostu zasilili szeregi tych radykałów. Ja może zadam ostatnie pytanie, bo też już zostało nam 20 minut, właśnie związane z państwem islamskim, bo tutaj Ali powiedział coś takiego, co wydaje mi się jest dosyć istotne, że w pewnym sensie ta organizacja pretenduje do bycia takim nowym kalifatem. I ja mam do Państwa pytanie, czy to rzeczywiście jest jakaś nowa jakość w kolejnych odsłonach dżihadystycznych organizacji, że w pewnym sensie po raz pierwszy mamy coś, co oczywiście nie jest państwem, ale jednak najbardziej państwo przypomina, ponieważ ma na przykład terytorium, które kontroluje, ma własne zyski z ropy naftowej, która się znajduje na tych terytoriach. I czy fakt, że wreszcie ta fundamentalistyczna, radykalna, głosząca przemoc jako narzędzie i też praktykująca organizacja istnieje. Oczywiście pojawienie się jest wynikiem szeregu błędów zarówno reżimów arabskich, czy w ogóle bliskowschodnich, jak i też polityki Zachodu. I czy to w ogóle wprowadza jakąś nową jakość w tej sprawie, która nas najbardziej interesuje, to znaczy w kwestii radykalnego islamu, w kwestii też terroryzmu, który islamem się posługuje jako ideologią i tak dalej. Ma Pani rację, mówiąc, że tak zwane państwo islamskie nieco przypomina prawdziwe państwo. To, w jaki sposób oni przyciągają ludzi. Mówiliśmy tutaj o wojnie w Iraku w 2003 roku. Wojna, która miała promować demokrację, a tak naprawdę miała na celu skorzystanie z tych zasobów. Natomiast opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych mówiła o demokracji, pojawiało się kłamstwo związane z bronią chemiczną w Iraku i skandal z więzieniem Abu Ghraib. Nie wiem, czy sobie przypominacie te kwestie, te straszliwe zdjęcia więźniów irackich, którzy byli upokarzani, którzy byli torturowani, którym oddawano na twarze mocz. To było coś tak szokującego dla Arabów. Po dekolonizacji ludzie byli źli na kraje zachodnie, nie ze względu na wartości, jakie te kraje wyznawały. Ludzie w Afryce czy ludzie na Bliskim Wschodzie także prosili o... Nie chcieli już demokracji. Bardzo wiele osób zaczęło negować te wartości, ponieważ nie ma spójności między tym, w jaki sposób zachodni świat działa i między wartościami, jakie promuje. Jest sprzeczność między tymi dwiema kwestiami. Państwo islamskie stara się, w mojej opinii, narzucić nowy porządek światowy. Dla bardzo wielu osób bardzo wiele systemów upadło, komunizm upadł. I pojawia się nowa propozycja kraju, nowa sugestia, która oferuje jedność, czystość. I właśnie dlatego bardzo wielu osób o przeszłości kryminalnej
wchodzi w to, ponieważ jeśli zgrzeszyliśmy, fundamentaliści proponują nam odkupienie tych win, zdobycie dobrych punktów, wymazanie tych grzechów. Jeśli umrzemy za wiarę, to pójdziemy prosto do nieba. I w ten sposób wymarzymy wszystkie nasze grzechy. Wiąże się to także z godnością. To państwo, ta organizacja proponuje nam godność. My jako muzułmanie byliśmy atakowani, chociażby w Iraku, w Palestynie i tak dalej, i tak dalej. My, społeczeństwo muzułmańskie w Europie, jesteśmy skazani na ostracyzm, jesteśmy pozbawieni godności. Więc islam daje taką szansę, poczucie się z powrotem dumnym. Oferuje nam poczucie dumy z powodu tego, że jesteśmy muzułmanami. I takie poczucie ojcostwa. Jest to czysta afirmacja, że chociażby bractwo muzułmańskie, i tutaj mówię o atakach w Paryżu na Charlie Hebdo, także te najnowsze ataki w Paryżu. Do nich przyznali się muzułmanie, więc to daje nam poczucie takiego poczucia przynależności. I te więzi, które dzięki temu czujemy, są bardzo ważne. Kalifat jest bardzo konkurencyjną propozycją, bardzo atrakcyjną propozycją w świecie, w którym inne strategie polityczne zawiodły, albo przynajmniej wydaje się, że zawodzą. Tak, wydaje mi się, że zgadzam się z tym, co zostało powiedziane przed chwilą. Mam tylko jeszcze jeden komentarz do dodania. Na przykład w Syrii. Tam mamy do czynienia z taką wojną zastępczą między szyitami i sunnitami. W obliczu ruchów chociażby salafitów. I nazywamy to wojną między szyitami a sunnitami, chociaż tak naprawdę jest to wojna zastępcza. I w taką wojnę zaangażowanych jest wiele osób, ponieważ sunnici, szyici mają w końcu okazję walczyć ze sobą bezpośrednio. I z mojej perspektywy jest jeszcze jedna kwestia do dodania, i ona także została napisana w pani książce. Chodzi mi tutaj o wojnę w Syrii. Może pani też będzie mogła się wypowiedzieć na ten temat. W Koranie mamy takie miejsce w Syrii, gdzie toczy się walka. To jest chyba Gabik? Jest to miejsce w Syrii, nazywane bezpośrednio przez Koran. I tam rozgrywana jest ostateczna walka ze złem. I to jest bardzo przekonujące dla ludzi, ponieważ ISIS może wykorzystać to jako narzędzie do przyciągnięcia większej liczby muzułmanów. Myślę, że nie mam nic więcej do dodania, wszystko już zostało powiedziane. Może pani jeszcze coś doda? To odwołanie się do teologii też, w sumie marnej teologii państwa, tak zwanego państwa islamskiego, jest bardzo ważne, ponieważ czasami spotyka się takie głosy, że wszyscy muzułmanie popierają ISIS, że wszyscy są zadowoleni z tego, że ten kalifat powstał, bo skoro jest kalif, to znaczy, że wszyscy muszą mu się podporządkować, a tymczasem ten kalif po prostu jest samozwańczym kalifem, jako taki właściwie on nie jest przywódcą wszystkich muzułmanów. Właściwie musiałby być, jak mówią teologowie muzułmańscy, musiał być konsensus pomiędzy wszystkimi muzułmanami, a to jest 1,4 miliarda ludzi, i żeby oni się zgodzili na jakiegoś jednego przedstawiciela. W związku z tym po rzeczywiście usunięciu kalifatu w Turcji właśnie nie ma możliwości teraz, żeby taki był jeden zwierzchnik.
I też musimy pamiętać, że w państwach arabskich, jakby powiedzieć, teologia muzułmańska przekazywana na takim niskim poziomie ludziom, no nie była na najwyższym poziomie, czy też nie jest na najwyższym poziomie. Wiąże się to ogólnie z dość niskim poziomem edukacji i po prostu nie jest to też taka teologia, która, jakby to powiedzieć, rozwija nowoczesne podejście do Koranu, na przykład, że ten tabiek, nie można tego rozumieć jakby literalnie, prawda, tylko to jest przenośnia i że teraz na przykład trzeba by bardziej kontekstualnie Koran odczytywać, że to nie można tam brać wszystkiego pod uwagę dokładnie tak jak jest, no ale wiemy co się stało z Abu Zajdem, który takie kontekstualne odczytanie Koranu w Egipcie propagował i on został zmuszony do opuszczenia Egiptu, rozwiedziono go z jego żoną, bo też te rządy autorytarne wspierały też konkretną interpretację islamu i po prostu ci młodzi ludzie bardzo często właśnie z taką interpretacją na niskim poziomie są zapoznawani. I na przykład widziałam takie zdjęcie modlących się ludzi z ISIS, że oni modlą się pod kątem prostym. Jedna grupa modli się tak, druga modli się tak. No jak my wiemy, że oni mają się modlić w kierunku do Mekki, no to nie może być tak, któraś grupa się modli źle, prawda? Więc to widać po prostu, że tam też jest taka niezbyt dobra wiedza teologiczna na temat tego, jak rzeczywiście interpretować islam. I myślę, że warto tutaj wspomnieć o takim otwartym liście, to się nazywa Open Letter to al-Baghdadi. On też ma swoją oczywiście arabską wersję, bo to tak naprawdę nie jest dla Europejczyków, tylko dla ludzi tam, gdzie teologowie muzułmańscy, na przykład z Al-Azharu, takiej najważniejszej sunnickiej uczelni, wytykają wszystkie teologiczne błędy, które popełnia ISIS w swojej propagandzie, w swojej działalności. I to jest po prostu widać właśnie, że to jest taka dość prymitywna interpretacja, dość prymitywna teologia, ale działa, tak? Po prostu na tych, którzy nie mają jakby okazji zapoznać się z taką właśnie teologią na wyższym poziomie, reprezentowaną chociażby przez te uczelnie. No i to rzeczywiście tutaj słusznie pan wspomniał, że to jest rzeczywiście taka wojna zastępcza, taka proxy, która odbywa się w zastępstwie między różnymi państwami, różnymi siłami. I nie należy zapominać tutaj o tym, że każde państwo coś tam swojego ugrywa. Na przykład nie możemy zapomnieć o Kurdach, którzy walczą o przetrwanie z tak zwanym islamskim państwem. I właściwie według mnie są jedyną grupą, której naprawdę o coś chodzi, która naprawdę o coś walczy. Ale z drugiej strony, jak wiemy, Turcja, jakby to ładnie powiedzieć, nie traktuje ich przyjaźnie. Tak? Czyli po prostu jakby dokłada jeszcze swoje, że zwalcza tych, którzy zwalczają ISIS, prawda? A oficjalnie oni są w koalicji, która walczy przeciwko ISIS. Co jakby naprawdę powoduje, że sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ja proponuję, no oczywiście jest tak, że zostaliśmy z całą masą pytań i w pewnym sensie kwestia radykalizmu, związku radykalizacji europejskich muzułmanów z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No podczas takiej 90-minutowej rozmowy oczywiście, że nie rozwiążemy tego wszystkiego. No jedno jest chyba oczywiste z tej naszej dyskusji, że w ogóle wszystkie takie zero-jedynkowe rozwiązania, wszystkie takie stwierdzenia, że jakby jak ktoś mówi, że ma receptę i wie dokładnie, co trzeba zrobić, to znaczy, że nie wie, o czym mówi po prostu. Chyba tak mogę podsumować. Ja mam do Państwa, ponieważ zostało nam 10 minut, jeżeli Państwo mają krótkie, konkretne pytania, to zapraszam do ich zadawania. Natomiast niestety takie dłuższe uwagi czy własne jakieś przemyślenia musimy zostawić do kuluarów. Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie? No, pani była pierwsza. Proszę, tylko... Nie, jak to jest technicznie... A, pan ma tam mikrofon, dobrze. Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać, bo tutaj została podniesiona kwestia Turków właśnie w Niemczech i też właśnie radykalizacji kolejnych pokoleń imigrantów w Europie. I chciałam się zapytać o systemowe rozwiązania, które były wdrażane przez Niemców, na przykład przez Niemcy, ale też ogólnie przez Europę. Systemowe rozwiązania, które tak naprawdę miały zintegrować migrantów w Europie, no bo to byli ludzie, to są ludzie, którzy przychodzą z innego kontekstu kulturowego, kontekstu językowego, więc zastanawiam się, jak dużo Europa zrobiła i tutaj no właśnie Niemcy
żeby tak naprawdę te grupy wdrożyć. No bo mówimy o radykalizacji, to jest jakby bardzo, bardzo niebezpieczna, niebezpieczna tak naprawdę sytuacja, ale co Europa zrobiłaby zapobiec takiej sytuacji? Dobrze, dziękuję. Ja proponuję, że zbierzemy kilka pytań i później po prostu zostawimy panelistom czas na odpowiedzenie na nie. Czy ktoś jeszcze? Ja chciałem się spytać, z jakich ugrupowań muzułmańskich rekrutują się samobójcy? Czy to z Bractwa Muzułmańskiego, czy z tych innych? Po prostu, czy jakieś ugrupowanie wyklucza to samobójstwo wśród ludzi, a którzy są jak najbardziej? Mhm. Dobrze, następne. Jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Tutaj pan w środku, drugiego rzędu od góry. I'd like to take a step back. Chciałbym powrócić na chwilę do przeszłości i zadać pytanie związane z tym, że każda religia ma swoje elementy brutalne, pełne przemocy. Jednocześnie w tym samym czasie w islamie mamy korzenie związane z podbojami. I najważniejszą osobą w tej religii to była osoba, która była politykiem i która prowadziła ludzi do walki. I w jakim sensie to kształtuje dynamikę społeczeństwa islamskiego, to, że taki fakt miał miejsce i na ile możemy oczekiwać, że islam będzie czymś liberalnym, ale jednocześnie wciąż będzie spójny ze swoimi wartościami. Tylko zdążymy odpowiedzieć. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Tutaj pani w granatowym takim bluzie, czy tam marynarce. Nie. Hi, I'll make it quick. Moje pytanie jest bardzo krótkie. Podczas prezentacji mówiono o ubraniach kobiet, o hijabie i innych formach zakrywania twarzy. Czy to istnieje tylko w tym jednym kontekście? Jest środkiem radykalizmu w społeczeństwie, czy ma też jakieś inne wymiary? Ale akurat na te pytania, na które chcecie odpowiedzieć, na które uważacie, że macie coś do powiedzenia ciekawego. Pierwsze pytanie było chyba skierowane do mnie, jeśli dobrze się zorientowałem. Po pierwsze, musimy się przyjrzeć sytuacji w Niemczech. Jesteśmy atrakcyjni dla siły roboczej, my jako kraj, my jako Niemcy. I była taka umowa między Niemcami i Turcją i wieloma innymi krajami, na przykład Włochami, po II wojnie światowej. Potrzebowaliśmy siły roboczej, zawarliśmy umowę i ci ludzie byli postrzegani tylko i wyłącznie jako siła robocza, nie jako ludzie ze swoją własną tożsamością. Lokowano ich w jakichś budynkach, w których 6-7 osób mieszkało w jednym miejscu. To były budynki zlokalizowane bardzo blisko zakładów pracy i szczególnie na początku ci ludzie byli tam bez swoich rodzin. Po kilku latach, około roku 72, zaprzestano tych praktyk, zaprzestano takiego przyciągania siły roboczej w tym kontekście i właśnie wtedy ta pierwsza fala migrantów zaczęła przywozić swoje rodziny do Niemiec i do tego momentu wciąż było takie myślenie, że oni w pewnym momencie wrócą do swoich krajów, że kiedyś tam, jak już się dorobią, powrócą do swoich krajów, więc można powiedzieć, że żyli na walizkach i tylko czekali na powrót do domu, byli gotowi w każdej chwili wracać i tego też uczyli swoje dzieci. Oczywiście był to błąd ze strony rządu niemieckiego, rząd uczył ich tylko tureckiego.
nie uczył ich żadnych zasad integracji. To był błąd na tej pierwszej fali emigrantów. I teraz co robimy obecnie, żeby zmienić tę sytuację? Jakie są te dobre doświadczenia, dobre podejścia, dobre działania Niemiec, żeby zintegrować tych ludzi ze społeczeństwem? Z pewnością podejście się zmieniło. W 2000 czy 2005 roku zmieniono ustawę poświęconą narodowości, obywatelstwu. Sposób, w jaki pozyskuje się obywatelstwo w Niemczech, został zmieniony. Obecnie ludzie mogą czuć się jako obywatele, ponieważ mają obywatelstwo niemieckie, mają możliwość zdobycia tego obywatelstwa i nie muszą w tym celu żyć kilkudziesięciu lat w Niemczech. Wystarczy 7 lat czy nawet krótszy okres i mogą ubiegać się o obywatelstwo niemieckie, co daje im takie poczucie przynależności do naszego narodu. Sytuacja niemiecka jest nieco inna niż sytuacja w innych krajach. Społeczeństwo niemieckie jest postrzegane jako kraj, w którym jest bardzo dużo migrantów. W przeszłości byli to przedstawiciele takiej taniej siły roboczej, ale także ludzie, którzy przyjeżdżali ze wschodnich Niemiec, którzy byli zakorzenieni w tej kulturze wschodnioeuropejskiej i oni byli przesiedlani na zachód w ramach różnego rodzaju programów. I ci ludzie już mieli na zachodzie pozostać. Więc ta sytuacja Niemiec różni się od tego, co mamy w innych krajach europejskich. I w roku 2000 nastąpiła kolejna zmiana systemowa. Zaczęto przyjmować, że Niemcy są krajem pełnym migrantów i wdrażać rozwiązania, które miały promować integrację migrantów ze społeczeństwem. Na przykład w 2005 roku był taki narodowy plan działania, w który włączone było bardzo wiele organizacji pozarządowych, który miał na celu zastanowienie się nad tym, jak w sposób ustrukturyzowany wspomóc integrację migrantów ze społeczeństwem, więc zmieniło się podejście. W końcu zrozumiano, że Niemcy są społeczeństwem imigrantów. I w tym czasie ludzie, którzy przyjeżdżali z różnych krajów, zyskiwali coraz to nowe prawa, także organizacje reprezentujące migrantów zaczęły zyskiwać na znaczeniu. I w końcu reprezentanci tych społeczeństw zaczęli być traktowani jako równoprawni partnerzy. Natomiast ci reprezentanci są bardzo silnie powiązani z krajami, które reprezentują, z których przyjechali. Więc z jednej strony to był bardzo dobry krok, ale po raz kolejny wybraliśmy sobie złych partnerów. Jakieś organizacje są jakoś, z których organizacji pochodzą bądź nie pochodzą zamachowcy i czy jest generalnie tak, że jakieś organizacje tego zakazują, inne nie. No, tak można uprościć to pytanie. Tutaj chyba nie ma nikogo, kto jest specjalistą od terroryzmu, bo to są na ten temat są specjalne badania, po prostu jakie grupy, jakie jednostki szczególnie ulegają, nie wiem, namowom do wykonania zamachów samobójczych. My musimy pamiętać o tym, że właściwie w takim mainstreamowym islamie samobójstwo jest grzechem, jest wkraczaniem w domenę Boga. W związku z tym to tylko Bóg powinien decydować o tym, kiedy człowiek kończy swoje życie. Ale wiadomo, że można zrobić z religii różny użytek. I ja już mówiłam o tym niskim poziomie edukacji. Po prostu jest tak, że znajdą się, to jest działalność powiedzmy też psychologiczna, że się typuje takie jednostki, które mogą ulec. Powiedzmy tak, że na przykład, nie wiem, na przykład Palestyńczycy, prawda, w walce swojej używają zamachowców, samobójców, bo nie widzą innej możliwości wykonania jakiegoś zamachu.
który byłby skuteczny. W związku z tym na pewno jest tak, że nie wszystkie, że mówimy chyba o organizacjach, nie wiem, no terrorystycznych, tak? No bo po prostu większość organizacji muzułmańskich po prostu twierdziłoby, że samobójstwo jest ciężkim grzechem. Także można powiedzieć po prostu, że to jest taka forma zwrócenia na siebie uwagi, tak jak Palestyńczycy dokonywali czy OWP, zamachów terrorystycznych w pewnym okresie, żeby zwrócić uwagę na swoje działania. Tak też, no ja mówię, ja nie jestem specjalistą, na przykład profesor Gilles Kepel z Francji, który na ten temat napisał różne rzeczy, to właśnie tak też mówi, że według niego na przykład zamach na World Trade Center pokazywał, że to już był koniec Al-Kaidy, że Al-Kaida nie znajdowała poparcia w społeczeństwach muzułmańskich i wykonała taki wielki krok, żeby dokonać zamachu w Stanach Zjednoczonych, żeby pokazać, że jesteśmy silni. No i znowu się zaczęło, prawda? I teraz ISIS ponosi pewne porażki, jeśli chodzi o walkę u siebie. W związku z tym organizuje zamachy na zewnątrz, prawda? Czyli do Europy jakby eksportuje ale znajduje osoby, to co tutaj, o czym była mowa, też duchowo, osoby, które są gotowe zginąć za sprawę i na tyle są podatne na perswazję, że po prostu one ulegają tej motywacji, że jednak dają się przekonać, że niezgodnie z religią jednak zamach jest czymś słusznym. Chciałabym tylko powiedzieć, bo tutaj było Bractwo Muzułmańskie wspominane. Bractwo Muzułmańskie jest ruchem politycznym oficjalnie. To jest oficjalne stanowisko, a mianowicie sprzeciwiają się stosowaniu przemocy w celu uzyskania władzy. Więc jeżeli kiedykolwiek są jakiekolwiek zamachy samobójcze, to oni się tego odżegnują. Ale musimy pamiętać, że Bractwo Muzułmańskie obecnie w tej chwili i stoi w obliczu wielkich represji, na przykład w Egipcie, i niektórzy członkowie bractwa zastanawiają się, że może demokracja, przejście do demokracji nie udało się, nie zaspokoiło nadziei, które mieli ludzie. W związku z tym w tej chwili następuje przejście do aktów przemocy i nie jestem pewna, czy jest to wzajemność, ale jest to na pewno silny trend w Bractwie Muzułmańskim. Nie jestem całkiem przekonany co do tej argumentacji, dlatego że jeżeli zdobędą władzę, tak jak mamy AKP w Niemczech i w Turcji, importują ideologię Bractwa Muzułmańskiego z innych krajów. Więc kiedy już mamy siłę, mamy władzę, to wtedy korzystamy z niej. Więc w ten sposób mogą oni zamieniają władzę polityczną również na akty przemocy. A trochę o co innego mi chodziło. A mianowicie kolejna rzecz, która jest wyjątkowa w przypadku Syrii. Wydaje mi się, że około było 20 tysięcy żołnierzy. Było zbrojnym ramieniem Bractwa Muzułmańskiego w Syrii. Mieli również siły milicji zbrojnej ze względu na sytuację, jaka ukształtowała się w Syrii, ale również używali broni, skoro musieli to robić. Ale to było oczywiście niezwiązane z atakami samobójczymi. Rzeczywiście w samej doktrynie islamu i w fakcie, że prorok Mohamed był nie tylko prorokiem, tylko jednocześnie działaczem, politykiem po prostu, tak? I w pewnym sensie już na samym początku islamu był podbój i tworzenie państwa i podbijanie kolejnych terytoriów. Czy to w jakimś sensie, jak rozumiem, implikuje w pewnym sensie, nie wiem, czy skłonność islamu do posługiwania się przemocą? No, generalnie związek pomiędzy doktryną i sposobem pojawienia się tej religii, a dzisiejszym stosowaniem islamu jako uzasadnienia dla przemocy. Y-
Ja myślę, że największym problemem to jest brak jednego autorytetu religijnego, który by stwierdzał, że ta interpretacja jest właściwa, a ta interpretacja jest niewłaściwa. Po prostu jest swoboda, każdy człowiek może pójść za interpretacją, która mu odpowiada. W związku z tym nie ma czegoś takiego, jak mamy katechizm Kościoła katolickiego, prawda, taka gruba niebieska książka, gdzie jest napisane odtąd dotąd jest ortodoksja, a co poza to, to jest nieortodoksyjne. Chociaż jak Państwo obserwujecie polską scenę, to widzicie, że mamy i Radio Maryja, i mamy Znak Więzi, Tygodnik Powszechny, i to wszystko jest ortodoksja. Dlatego wyobraźmy sobie religię, w której nie ma autorytetu, nie ma kongregacji nauki wiary, nie ma biskupa, który by mówił, że odtąd dotąd. Tak? W związku z tym każdy interpretuje jak chce. I rzeczywiście są pewne fragmenty Koranu, które były zesłane w jakimś tam momencie i rzeczywiście one mówią o wojnie i o walce. Tylko musimy też pamiętać o tym, że to było zachowanie proroka Mahometa jest oczywiście wzorcem dla muzułmanów, ale to miało miejsce w jakimś tam kontekście historycznym, prawda? Więc bardzo często muzułmanie współcześnie, którzy nie uczestniczą w tej przemocy, oni mówią, no bo tak trzeba było wtedy, on wtedy był przywódcą politycznym, kiedy każdy przywódca musiał być wodzem, musiał walczyć o swoją społeczność. Teraz nie ma tej potrzeby, teraz są inne środki, w związku z tym jest taka interpretacja, że to wtedy należało do tamtego kontekstu historycznego, a my po prostu teraz traktujemy proroka, mówię o muzułmanie, jako wzór do naśladowania pod względem moralnym, a nie tego konkretnie, że był on przywódcą politycznym. Tu znowu dochodzi do odczytania literalnego i odczytania takiego, powiedzmy, metaforycznego bardziej, tak, że też mamy takich, którzy starają się Biblię czytać dokładnie, literalnie i wszystko, co tam jest, Bóg stworzył świat w 7 dni i tak dalej. I są też tacy muzułmanie, którzy Koran odczytują literalnie, a są tacy, którzy właśnie stosują interpretację, bo interpretacja według islamu powinna być odpowiednia do makanu wa zaman, czyli do miejsca i czasu. I tu my się możemy przejść do następnego pytania, czy jest możliwy islam liberalny, czy też taki, który jest jakby kompatybilny ze współczesnością. No i teraz jest oczywiście tak, jest oczywiście tak w islamie, że każdy czas i miejsce powinien mieć swoją interpretację. Czyli inna interpretacja jest dla Europy, dla Niemiec, inna może dla Wielkiej Brytanii, inna interpretacja jest właściwa dla Iraku, inna dla Arabii Saudyjskiej i też inna jest dla naszych czasów, a inna dla przeszłości. I oczywiście, mówią muzułmanie, dziedziczymy tę interpretację z przeszłości, ale jako ludzie rozumni możemy sobie wybrać tę, która nam odpowiada. W związku z tym mamy bardzo różne ruchy w islamie, bardzo różne interpretacje i są też myśliciele, na przykład, nie wiem, w kontekście niemieckim jest taki myśliciel profesor Muhannad Khurshid, który właśnie propaguje kontekstualne odczytanie Koranu. To znaczy twierdzi, że pewne wersety zostały zesłane w danym określonym momencie i one były potrzebne wtedy i wtedy, a po tym Koran został zesłany w VII wieku i miał odpowiadać mentalności ludzi w VII wieku, żeby oni tę religię przyjęli. Ale teraz my już jesteśmy mądrzejsi, minęło trochę czasu. W związku z tym wyposażeni w rozum możemy dokonać nowej interpretacji, która będzie odpowiednia dla naszych czasów. Oczywiście nie jest tak, że to jest bardzo szeroko rozpowszechnione w wielu państwach muzułmańskich, ale w Europie bardzo wielu takich myślicieli jest. Na przykład mogę polecić książkę mojej koleżanki z zakładu, trochę kryptoreklamy, dr Marta Widbejes napisała książkę o Tariku Ramadanie, jest wydana przez Dialog, można spróbować właśnie zapoznać się z kolejnym myślicielem. On akurat też trochę się wiąże, bo jest wnukiem Hasana Albany, założyciela Braci Muzułmanów, ale on jest urodzony w Szwajcarii i on po prostu reprezentuje taką właśnie wizję europejskiego muzułmanina. On napisał książkę To Be a European Muslim. Co to znaczy być europejskim muzułmaninem? I chciałam jeszcze wrócić do kwestii hidżabu jednym zdaniem. Oczywiście my mówimy o niqabie, nie wiem, czy Państwo, to jest różnica, bo hidżab to jest po prostu zasłona jakakolwiek. Natomiast zazwyczaj przez hidżab rozumie się zasłonę na włosy i ta jest najbardziej popularna. Natomiast niqab, czyli zasłonięcie twarzy, jest znacznie mniej popularne, właśnie dotyczy takich bardzo konserwatywnych środowisk i bardzo często jest oznaką właśnie, że dana kobieta przechodzi jakiś taki element właśnie radykalizacji, że zasłania twarz. To nie jest, bo nawet znam teologów muzułmańskich, jak profesor Enes Karić z Sarajewa, który na przykład mówi, że islam w ogóle nie nakazuje zasłaniania twarzy, ponieważ są fragmenty Koranu, które mówią, że widać wyraz twarzy kobiety, w związku z tym to na pewno nie jest muzułmańskie, tylko to jest jakaś taka przesada konserwatywna saudyjska, jak on to nazywa. I ja znam na przykład feministki muzułmańskie, które zajmują się feministyczną interpretacją Koranu na rzecz kobiet i one noszą chustkę, tak? Noszą hidżab.
Tak? Także nie może być tak, że jak któraś kobieta nosi chustkę, to tak naprawdę znaczy, że ona jest, nie wiem, fundamentalistką i tak dalej i nie jest w ogóle liberalna i otwarta i tak dalej. To są kobiety, które żyją na Zachodzie i tak ostre poglądy feministyczne, jak one reprezentują, to czasami naprawdę jest warto tego posłuchać, ale przy okazji głoszą to właśnie to nosząc hijab, bo wtedy mówią, że w ten sposób właśnie one są wierne swojej religii i one dokonują tej interpretacji właśnie Koranu, tak? I na bazie religii dochodzą swoich praw jako kobiety. Claude or Ali, you want to add something? But musimy naprawdę kończyć, także jeszcze jakieś ostatnie dosłownie zdania, podsumowania. Okay, just shortly. Bardzo krótko w takim razie. Maham Kashid to jest imamem naszej rady Związku Muzułmanów w Niemczech i musiał być chroniony przez policję, ponieważ otwarcie wyraża swoje poglądy i nawet wdaje się w kontrowersyjne dyskusje. I zdecydowanie są dyskusje, w których się on angażuje, a wielu chce zapobiec takim dyskusjom. I na sam koniec chciałbym jeszcze podkreślić, że nie powinniśmy patrzeć albo ustanawiać autorytetu czy władzy w islamie, jednolitej władzy. Najważniejsze jest, abyśmy akceptowali to świat, że umma, czyli świat muzułmański, jest dynamiczny i zróżnicowany. W Niemczech było tak, że podjęta została próba utworzenia jednego centralnego organu, Koordinationsrat Muslime, Rada Koordynacyjna do Spraw Muzułmanów, ale w tej chwili ten organ stał się dosyć ortodoksyjny i konserwatywny, więc kontrowersja być może jest najważniejszym tutaj elementem i ważne jest, żeby oni mogli dyskutować, żeby muzułmanie mogli wspierać się w ramach swojej religii i żeby nie musieli bać się, że zostaną ukarani na przykład karą śmierci ze względu na to, że wyznają inne poglądy. I tak, i jeszcze ostatnia rzecz. Mówią Państwo o fundamentalistach, dla których, dla większości z nich jest to pewien antysystem, czy antysystemowy punkt widzenia. Oni odrzucają to, co my uważamy za prawowite władze w danym państwie. Imam w meczecie, który został powołany władzą religijną, który odrzuca władze świeckie i mówi na przykład, że media świeckie czy mainstreamowe są kłamcami. Dlatego bardzo trudno jest skonfrontować się z tym problemem i jakoś sobie z nim poradzić. Jest to zupełnie inny świat. Starają się oni budować inny świat. I ISIS wkracza w społeczności muzułmańskie na całym świecie, dając im taką binarność. Albo jesteście muzułmanami, albo nie, czy wpędza nas pułapkę. Mówię o muzułmanach, a i w ten sposób stawia nam, czyli nie muzułmanom, wyzwanie. ISIS to jest trochę tak, jakbyśmy widzieli coś w internecie. Starają się nas przyciągnąć na własne terytorium, jak złapać nas pułapkę, żeby dać nam tylko ten wybór albo, albo. A jeżeli zareagujemy na to albo, albo, no to już nas mają garści. Panelu i Państwo, że tak cierpliwie wysiedzieliście do końca, mimo że trochę przedłużyłam, także tym kończę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.